zaprosić na mój wykład. Chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj o Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline, czyli o samym procesie ciągłego budowania i ciągłej integracji naszych projektów. Zwykle ten talk bardziej jest na ścieżce Java'owej, ale tak naprawdę język programowania to jest wtórna sprawa, bo można go zastosować, te wszystkie przykłady, o których sobie dzisiaj opowiemy, do dowolnego języka programowania, w tym również PHP, i również moje doświadczenie z tym językiem programowania jest takie, że mieliśmy bardzo ładnie zrobiony cały pipeline wcześniej, jak pracowałem w Allegro, to właśnie też te wszystkie narzędzia, dokładnie te same narzędzia, o których sobie dzisiaj opowiemy, były bardzo dobrze zsynchronizowane z całym tym procesem. Ok, zacznijmy od takiej prostej rzeczy, o którą bardzo często ludzie mają trudne, dziwne takie mniemania, mianowicie bardzo często jak mówią o tym agile'u, o całej tej transformacji agile'owej, to myślą o skramie, kanbanie, czyli o malutkim wycinku całego takiego większego koła. To ta cała jakby ta transformacja, to wszystko, co się zaczyna dziać w tym nowym trendzie podejścia do wytwarzania oprogramowania, który przyszedł paręnaście lat temu, to są zarówno te miękkie, biznesowe, project managementowe rzeczy, oraz te bardziej techniczne, takie jak architektura IT, takie jak cały ruch DevOps, takie jak nastawienie na quality i ogólnie na tematy związane z dobrymi praktykami deweloperskimi. Kent Beck, jeden z twórców Agile Manifesto, ale tak, Manifesto do Agile Software Development, ale przede wszystkim programista, który jest najbardziej znany z swojego zaangażowania w test driven development oraz wymyślenia, spisania technik extreme programmingowych, powiedział kiedyś bardzo fajne zdanie, że Agile powstał po to, żeby bridge the gap pomiędzy biznes, tak? Czyli żeby scalić biznes i IT. Problem jest w tym, że to się nam troszeczkę rozjechało. Jedną z tych technik, tak jak Wam mówiłem, są te techniki DevOpsowe. Dzisiaj sobie o tym opowiemy. Jedną z tych technik jest właśnie sam Continuous Integration, Continuous Delivery. I teraz, zanim przejdziemy do następnego slajdu, chciałbym Wam powiedzieć mniej więcej, jak sobie zdefiniować Continuous Integration. Martin Fowler, kiedy na samym początku jeszcze nie było tych ruchów, po prostu ludzie zaczęli automatyzować sobie jakkolwiek całe swoje buildy, wypuścił post, w którym właśnie opisał cały proces Continuous Integration i zdefiniował tam, że Continuous Integration to jest wtedy, kiedy twój zespół, czy twój team robi Continuous Integration, kiedy wszyscy w twoim zespole merdżują się do tranka przynajmniej raz dziennie. To były czasy SVN-a. Kto tutaj jeszcze korzysta z SVN-a? Ręka do góry? Jedna osoba, reszta się nie przyznaje, okej. W każdym razie, to nie ma żadnego znaczenia również, jaki system kontroli wersji będziemy korzystali. Ja w tej chwili zostałem w pewnej firmie, dostałem zespół, w którym będziemy mieli zarówno z jednej strony cały pipeline PHP-owy, z drugiej strony będziemy mieli C, w ogóle C, bo tam jest też stworzenie firmware'u, i z trzeciej strony będziemy mieli C-Sharpa. I te wszystkie narzędzia, ten cały pipeline, o którym sobie dzisiaj opowiemy, bardzo ładnie nam się w to wpasowuje. I też nie ma znaczenia, jaki system kontroli wersji, bo te techniki możemy zastosować czy do TFS-a, czy do GIT-a, czy do SVN-a. Zwykle najbardziej popularny będzie w naszym przypadku, będzie GIT i w większości firm, w których będziemy mieli to. Ok, czyli będziemy starali się tworzyć przy tym naszym ciągłym budowaniu, będziemy starali się przynajmniej merge'ować raz do mastera, raz dziennie do mastera cały kod. I teraz wszystko, co jest dookoła. Kto słyszał o Lean Startup? Ja wiem, że tego nie widać, to akurat nie ma żadnego znaczenia. Kto słyszał o Lean Startup? Lean Startup to jest taka bardzo fajna książka napisana przez Erika Reisa, której facet, były programista, pokazuje, jakie pomysły na startupy najczęściej fejlowały i z jakich powodów. I jednym z tych tematów, zresztą dzisiaj miałem okazję rozmawiać tutaj z moim kolegą, było właśnie to, że bardzo często skupiamy się na testowaniu naszego oprogramowania i w ogóle na technologii, a bardzo często, bardzo rzadko na sprawdzaniu nowych tez, hipotez i modelu biznesowego. I teraz to, co on zaproponował, to zaproponował, że wykorzystajmy te metody, które się pojawiły w tym ruchu DevOps, ciągłą integrację, automatyzację buildów, testy i te konwencje, praktyki, dobre praktyki, do tego, żeby jak najszybciej wypuszczać coś na produkcję. I on zaproponował taką pętlę build, measure i learn, czyli build, najpierw stwórz coś, później wypuść na produkcję, zbierz informacje o tym, jak się ludzie zachowują i naucz się, i później znowu z powrotem wracamy do tego trybu. Okej.
W ramach tego wszystkiego, w każdym poszczególnym kroku zdefiniował te elementy, które przyspieszają cały ten proces nauki i jednym z nich jest właśnie Continuous Integration i to powoduje szybsze dostarczanie wartości biznesowych i to będzie mniej więcej koniec, jeżeli chodzi o te biznesowe elementy. Skupmy się teraz już bardziej na technicznych aspektach całego naszego wykładu. Gdyby kogoś interesowała, ta prezentacja już jest online pod tym adresem, tutaj eco.materza.com. To jest prezentacja o systemie narzędziowym oraz Continuous Integration. On jest cały czas dostępny. Dobra, czym jest ekosystem narzędziowy? Pytanie. Ja wiem, że to też ten slajd może jest kiepsko widoczny, zresztą delikatnie nawet celowo, bo jest to część moich szkoleń, ale chciałbym Wam tylko pokazać cały ten pipeline, jak sobie nasi deweloperzy od samego początku, którzy tutaj sobie szczęśliwie kodują, oni tak naprawdę zwykle nie są świadomi tego całego obrazu, który jest za nimi. I teraz bardzo często w momencie, kiedy deweloperzy sobie piszą kod, robią git push, tam się dzieje jakaś magia i jest wypluwany jakiś artefakt binarny, ewentualnie jest coś wdrażane na środowisko produkcyjne. Teraz, jeżeli mamy dobrze zrobiony ekosystem, zwykle w samym centrum tego ekosystemu pojawi się jakiś system do automatyzacji budowania. Albo Jenkins, albo Bamboo, albo Travis, jeżeli poszliśmy w cloudową infrastrukturę, CircleSAR, SCI lub jeszcze jakieś inne narzędzia, które będą służyły do automatyzacji czegoś. I teraz te narzędzia dostają informację o tym, że nasz programista wyknął kod. Tak? Czy to jest push, czy to jest SVM commit, w każdym razie na serwer ląduje kod, ten kod czy ten push triggeruje jakąś akcję w systemie do budowania. I teraz ten system do budowania wykonuje zdefiniowane joby, plany i wśród tych planów będziemy mieli różnego rodzaju technologie, różnego rodzaju rzeczy, o których chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Kto miał styczność z czymś, co się nazywa Sonar Cube? Bardzo fajne narzędzie, to jest narzędzie do statycznej analizy kodu, które pokazuje Wam takie najczęściej, czy SonarQube to jest tak naprawdę narzędzie do przedstawiania wyników statycznej analizy kodu. To, co będzie Was interesowało, to takie malutkie tule, FineBugs.pmd, CheckStyle. To są takie narzędzia, które biorą Wasz kod, sprawdzają w oparciu o najbardziej popularne takie naruszenia, błędy i przypadłości, które są z tego kodu. Generują takiego XML-a, który jest zasysany, teraz się delikatnie to trochę zmieniło, ale jest zasysany przez Sonar Cube'a i na bardzo ładnym dashboardzie pokazuje Wam, jakie macie krytyczne problemy z Waszym całym programowaniem. Jest to jeden z elementów takiego całego budowania. Co prawda nie służy do tego, żeby wypchnąć coś na środowisko produkcyjne, ale żebyście mieli wgląd w jakość Waszego kodu i to, w jaki sposób programujecie. I teraz, tak jak Wam wcześniej wspominałem, w samym centrum całego naszego tego ekosystemu narzędziowego będzie zwykle, najczęściej taki system właśnie do budowania. Bardzo fajna informacja, dzisiaj mamy 11, chyba 20, jeżeli się nie mylę, czyli za 9 dni, Jenkins 2.0. Jenkins 2.0 jest zbandlowany z pluginem, który się nazywa PipelineDSL. To jest taki plugin, który pozwala Wam tworzyć, to się ładnie nazywa manifesty, ale to w każdym systemie jest zupełnie inaczej. W każdym razie tworzymy sobie taki gliczek, który się nazywa Jenkins File i w tym gliczku definiujemy sobie, jak cały nasz build wygląda. I teraz nie musimy konfigurować sobie Jenkinsa. Kto korzystał z Jenkinsa i widział ten panel administracyjny? OK, to już nie trzeba będzie tego robić. W tej chwili tylko definiujemy sobie, że świetnie, tu jest URL do naszego repozytorium, Jenkins sobie to zaciąga repozytorium, czyta ten plik i wykonuje akcje, które są w tym pliku. Największą zaletą tego całego rozwiązania jest to, że zaczynamy mieć konfigurację budowania naszego projektu w systemie kontroli wersji, on jest wersjonowany, czyli wiemy, kto co zmieniał, kiedy co zmieniał, jak wygląda, jesteśmy w stanie korzystać tak, to z całego dobrodziejstwa, które dają nam system kontroli wersji. I teraz, z tym tematem tego systemu narzędziowego, czy tego całego pipeline, tak, czyli definiowania tych poszczególnych kroków do wdrożenia na środowisko produkcyjne, nierozerwalnie jest związany temat samego ekosystemu narzędziowego. Takie malutkie pytanie. Czy ktoś tutaj korzysta z tematu, czy ktoś wie, co to jest na przykład Puppet, ogólnie wyprowizjonowany Puppet, Ansible i tak dalej, Chef?
Bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo osób. Zwykle, jak pytam na wykładach, to raczej niekoniecznie ludzie z tego korzystają, a to jest jedno z tych dobrodziejstw, które pozwala Wam na odtworzenie środowiska, na konfigurację środowiska, na posiadanie spisanej konfiguracji środowiska w dość formalny sposób i możliwość tworzenia ról i odtwarzania maszyn zgodnie z tą rolą. I teraz to jest bardzo fajny krok, bo zaczynamy nasze aplikacje przenosić coraz częściej w clouda i coraz bardziej dynamizować całe środowisko, tak? Na przykład potrzebujemy o godzinie 20, potrzebujemy 1000 maszyn, a o godzinie na przykład 22, kiedy ludzie już zaczynają powoli spać, już połowę z tego w środku nocy nie potrzebujemy w ogóle. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że w XXI wieku pan administrator siadał i 1000 maszyn, pan instalował 1000 jakichś apaczów czy coś takiego, czy podnosił to z ręki. Idziemy w stronę bardzo mocnej automatyzacji. I teraz, bardzo fajnym elementem przy całym naszym procesie Continuous Integration jest spięcie właśnie tych tematów związanych z provisioningiem środowiska oraz z samym budowaniem aplikacji. To znaczy, mamy na przykład Jenkinsa, Bamboo, nie ma znaczenia jaki mamy system tam pod spodem. Zresztą na przykład jest GitLab, który ma w sobie ten element też nie GitHub, tylko GitLab. To jest open source'owy taki projekt, bardzo fajny zresztą. On ma też tool do Continuous Integration. I teraz, jednym z tych elementów jest spięcie tego naszego toola do Continuous Integration z naszym rozwiązaniem cloudowym, jeżeli ktoś korzysta, i dynamiczne podnoszenie maszyn w zależności od ilości buildów. Jeżeli mamy na przykład 30 deweloperów, którzy w jednym momencie zrobią git push, to Jenkins, czy no, najczęściej Jenkins, będzie brał nasze repozytorium, stawiał maszynę, wykonywał builda, zaciągnie sobie tą maszynę z manifestu Puppeta, jak mają skonfigurować, zainstaluje te wszystkie elementy lub podniesie już gotowy obraz, zacznie tą maszynę i na tej maszynie zaciągnie sobie kod, zacznie go wykonywać i wdroży na siebie, i zbuduje jakiś artefakt lub wykona jakieś poszczególne elementy, na przykład nie wiem, przejdzie do kolejnej fazy, jaką będzie na przykład wdrożenie na środowisko produkcyjne, tak? Przez te kolejne elementy. Teraz miałem przyjemność rozmawiać z takim chłopakiem z GitHuba, tak? I on opowiadał o czymś, co się nazywa dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Tak? Nie wiem, czy kojarzycie, ale w każdym razie to jest to, że dostajecie SMS-a, jak potrzebujecie się zalogować. To jest dość skomplikowany problem, bo on mówił, że cały ten feature dewelopował przez około roku. No bo są różne telefony, są różni prowajderzy, są różne API różnych prowajderów, w tej chwili jest Twilio, który się tym zajmuje, ale ciągle będziemy mieli różne problemy. Choćby z tym, że jeżeli nie dostajesz SMS-a, to zadzwoń, to mamy ten voice, który do Ciebie dzwoni, to może w różnych językach. Nagle się zaczyna to robić coraz bardziej skomplikowany problem. I teraz pytamy się chłopaka, no świetnie, nie? Ale słyszałem, że GitHub ma Continuous Deployment, czyli tak naprawdę za każdym razem, jak robicie push, to co Wam się deployuje na środowisko produkcyjne, nie? Chwalicie się tym, że macie 100 deployów w ciągu dnia. A on mówi tak. Tam wykorzystaliśmy bardzo taki fajny mechanizm, o tym mechanizmie jeszcze za chwilkę opowiem, który się nazywa Feature Flags. Kto słyszał o Feature Flagsach? O, bardzo fajnie. W tej chwili są już frameworki, które to robią, ale ogólnie to się sprowadza do bardzo prostego mechanizmu, który jest na samym dole, a mianowicie IFA. Jeżeli na przykład ta flaga jest włączona, to wyświetl tą funkcjonalność dla tej osoby, jeżeli nie, to wyświetl starą wersję strony. Jednym z elementów, to on mi powiedział, że stworzyłem sobie grupę, do której dopisałem tylko siebie. Jeżeli ty, jako użytkownik, który jest zalogowany, czy który ogląda tą stronę, należy do tej grupy, wyświetl dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Jeżeli nie, to stara wersja. I teraz na początku wpisał siebie, później wpisał swoich kolegów, później wpisał swój zespół, później wpisał swoją firmę. Wszyscy testowali, kiedy było już ok, rozpoczęli otwarte testy gdzieś w internecie, ludzie się zapisywali na jakieś beta testy i na samym końcu, jak myślicie, ile linijek miał taki finalny commit, który włączał ten feature, który był dewelopowany przez rok i ile miał linijek ten commit, który włączał go dla wszystkich ludzi na całym świecie, cały ten feature właśnie, który go dewelopował. Jedno. Nie? Przełączał flagę z false na true. I to jest właśnie jeden z tych elementów, który tak, jak się go zrozumie, to nagle się ten continuous deployment przestaje wydawać taki straszny.
Miałem taki okres, ciekawy, w swoim życiu. Poszedłem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w sensie pracowałem w ministerstwie. Wdrażałem tam agile. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale w każdym razie jedna z tych technik agile'owych, to tak jak wam pokazywałem na tym samym kole, tak to również te bardziej techniczne. I przychodzę do nich i mówię, no fajnie, będziemy tutaj, mamy system PES, rejestr państwowy i tak dalej, będziemy robili continuous deployment. Czyli za każdym razem, kiedy programista zakomituje, trafia na środowisko produkcyjne. Nie? Mina tych gości była po prostu straszna, tak w ogóle, nie? Powiedzieli, że no chyba to nie jest dobry pomysł. Ale w miarę tego, jak twój ekosystem tak, zaczyna rosnąć, dojrzałość twoich programistów zaczyna rosnąć, kiedy zaczynasz korzystać z takich właśnie technik, jak feature flagsy, jak release trains, o których za sekundkę, to nagle ten temat tego wdrażania, tego release'owania, nagle przestaje być taki straszny. I to jest jedno z najważniejszych takich takeaway, kiedy ty zaczynasz sobie uzmysławiać, że hej, to może zróbmy właśnie te feature flagsy, to może zróbmy, ktoś słyszał może o dark feature'ach. Dark feature'y to są ogólnie funkcjonalności, które są ukryte i które sobie można włączyć, bardzo podobne do feature flagsów. Feature flagsy to są ogólnie, które włączasz dla wszystkich ludzi, ale dark feature'y to są takie, które użytkownik może samemu sobie włączyć, w sensie chce na przykład, nie wiem, mieć bardzo często różne tam, zapisz się do beta programu, albo w Gmailu było coś takiego jak te labs, tak? I można było sobie łączyć, o ja chcę mieć to, ja chcę mieć to. I firma zbierała statystyki, oprócz tego jak działa ta funkcjonalność pod względem performance'owe, ale również takich elementów, czy ludzie z tego wykorzystują, czy to jest fajne, czy to jest spoko. I teraz, jeżeli to przekracza jakiś limit i widać, że się zaczyna sprawdzać, to zaczyna być ściągane jako normalna część naszego produktu. I to jest takie małe przejście, bo niektóre techniczne te właśnie aspekty, tak jak wam wcześniej mówiłem przy tym Lean Startupie, polecam w ogóle tą książkę, bo ona jest fajna, zresztą napisana przez Codera, więc dobrze się czyta. I gość właśnie pokazuje, jak niektóre praktyki, dobre praktyki właśnie developmentu, test driven development, behavioral driven development, tak, wpływają na to, że bardzo dobrze nam się buduje. Okej, kto słyszał o Vagrancie? Rękę dobrze. No, to jest pierwsza konferencja, kiedy tyle osób podnosi dłoń. Przedwczoraj miałem wykład w Krakowie i tak samo zarówno jak z provisioningiem, jak i z Vagrantem, dwie może osoby, na salę mniej więcej było tyle samo osób. I teraz bardzo się cieszę, że taki jest trend. Vagrant pozwala nam na stworzenie, dla tych, którzy nie mieli z tym styczności, Vagrant pozwala nam, to jest nakładka tak naprawdę na VirtualBoxa, teraz już nie tylko VirtualBoxa, bo oni supportują kilka innych tych narzędzi, maszyn wirtualnych, ale to jest nakładka, która pozwala nam tworzyć i konfigurować swoje maszynki. Teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych mieliśmy, ja pracowałem w takiej agencji, się nazywa COI, i mieliśmy ekosystem, czy mieliśmy w ogóle, nasza aplikacja miała 12 różnych ról. Tam była baza danych, była jakaś logika, był jakiś logger, tak, do spooling logów, tak, czyli jakieś miejsce, do którego wszystkie logi spływały. Mieliśmy coś, jakieś tam różne maszyny. Tych maszyn było 12. One miały dziwnie pokonfigurowane firewall'e, ze względu bezpieczeństwa, dziwnie routingi, dziwne połączenia i tak dalej. To wszystko mieliśmy spisane ładnie w Vagrancie. Co więcej, mieliśmy też, to wszystko mieliśmy ładnie spisane w manifestach puppetowych. W Vagrancie mieliśmy stworzone, że za każdym razem, kiedy gościu będzie chciał podnieść tę maszynę, zaciągnij sobie rolę, zaciągnij sobie manifest puppetowy z samego serwera, tutaj skonfiguruj tak te maszyny, takie karty sieciowe przydzielaj im, takie zasoby, takie tyle RAM, tyle procesorów i nagle przychodzi do nas nowy programista, taki, który jeszcze w ogóle nigdy nie miał styczności z naszym systemem. Dostaje komputer, na którym jest zainstalowany Vagrant i VirtualBox. I on robi Vagrant App i całe środowisko, 12 maszyn, konfiguracja firewallu, routingu, wszystkie te kombinacje, wszystko odtwarza mu się całe środowisko produkcyjne na jego małej maszynie. Jako że maszyny nie potrzebują mieć dużo RAM, no bo nie ma tam środowiska graficznego, to tak jak każda miała po 125 RAM czy coś takiego, wżera mu to 1500, tak, około 1,5 giga, ale ma 1:1 środowisko produkcyjne na swoim komputerze. To jest
kick-ass, nie? To wtedy development naprawdę ma super sens. Kto słyszał o migracji schematów bazy danych, Flyway'u lub pewnie w różnych frameworkach są różne te. Okej. Dla tych, którzy nie mieli z tym styczności, wyobraźcie sobie sytuację. Mamy kilkanaście zespołów, które pracują nad jednym produktem, tak? W Allegro było 6,5 miliona linii kodu, mniej więcej jak ja odchodziłem. Czyli jakbyśmy sobie wydrukowali na kartce A4, tam 21 linii kodu na jednej kartce, zrobiłem kiedyś, przeliczyłem to ładnie, to mniej więcej 100 z tych kartek miałby 11 metrów, sięgałby trzeciego piętra. Jesteśmy chyba trochę niżej niż trzecie piętro, ale sięgałby trzeciego piętra. I teraz zwykle deweloperów nie ma na rynku, nie? Wszyscy gdzieś już pracują, ciężko jest znaleźć takich super seniorów, więc zwykle ściągamy sobie ludzi, którzy są mniej doświadczeni. Teraz wyobraźcie sobie to. Bierzemy jakiegoś juniora, on wyciąga jedną kartkę z tego stosu, skreśla linijkę, dopisuje 3-4 inne linijki, wkłada do tego wielkiego stosu z tymi kartkami, liczy na to, że ten stos się nie rozwalił. Nie? I teraz, ja wiem, to jest coś, kiedy tak naprawdę uzmysławiamy sobie, jaki jest wielki ogrom całego naszego systemu, jak dużo różnych powiązanych elementów. Teraz wyobraźcie sobie to. Mamy 11 zespołów na przykład, które pracują nad tym jednym wielkim stosie. I teraz każdy z tych zespołów, a ten zrobi jakiegoś altera na bazie danych, a ten doda kolumnę, a ten doda jakąś rolę w panelu administracyjnym, a ten doda jakąś nowy system prawny, a ten coś tam, a ten coś tam. I nagle się okazuje, że nie masz pojęcia, jaka jest wersja twojej bazy danych, co ty nałożyłeś, co inni nałożyli. I czy ty jak zrobisz git pulla, tak, czy zaciągniesz sobie, czy w ogóle jak ściągniesz sobie kod i odpalisz to, czy ty, to by się to uruchomi? Czy nie wyskoczy gdzieś podczas systemu, gdzieś podczas pracy systemu, czy nie wyskoczy sorry, table does not exist, nie? Jaki table, tak? Bo się okazało, że na przykład inny zespół tydzień temu dodał jakąś tam tabelkę, albo jakąś kolumnę, albo coś tam. Do tego służą takie frameworki do właśnie migracji schematów bazy danych. Jeden z nich jest Flyway. On jest napisany w Java, ale to nie ma znaczenia, w jakim języku go wykorzystacie. On wam pozwala na przechowywanie właśnie tych wszystkich SQL-i, które tworzą, zarządzają tymi tabelkami, dodają role i tak dalej. I on się zajmuje tym, że aha, ty masz tą i tą wersję bazy danych, to potrzebujesz sobie nałożyć te trzy pliczki, tutaj te migracje, tak? I on się zajmuje całym tym zarządzaniem tego, co ty jeszcze masz, w której wersji ty masz tą swoją bazę danych i co jeszcze potrzebujemy zrobić, żeby mieć to razem scalone. Teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że robimy git push, tak? Dodaliśmy jakąś kolumnę, dodaliśmy coś tam, zmieniliśmy, zrobiliśmy coś w kodzie, robimy git push. To triggeruje builda z Jenkinsa. Jenkins wysyła informacje do jednego ze swoich workerów, czyli takich jakby maszyn, które będą wykonywały, albo na przykład spawnuje jedną z maszyn w cloudzie i teraz na tej maszynie zaciąga się repozytorium gitowe i zaczyna go budować. Przede wszystkim pierwsze co robi? Aplajuje, tak? Czyli nakłada te wszystkie zmiany, które są w bazie danych, dosynchronizowuje bazę danych do tej wersji, którą wy potrzebujecie, uruchamia cały kod, odpala wszystkie testy i to się fajnie mieli i idzie dalej. Dobra. Bardzo często w momencie, kiedy zaczynamy już tak troszeczkę coraz bardziej iść w stronę tej automatyzacji i tego całego naszego procesu, dochodzimy do takiego momentu, kiedy musimy się delikatnie zastanowić, jak mniej więcej wygląda poziom naszych zespołów i rolę, już nawet nie w samym zespole, tak, jeżeli mówimy o większej skali całej naszej organizacji, ale musimy się zastanowić, jak będziemy chcieli to zrobić. Nagle się zwykle dzieli się to na trzy takie typy. Mamy zespoły infrastrukturalne, mamy zespoły klienckie i mamy tak zwane feature składy. I teraz, zespoły infrastrukturalne to są zespoły, które przygotowują infrastrukturę. Na przykład clouda, na przykład właśnie ten ekosystem narzędziowy, na przykład automatyzację całych procesów, na przykład ogólnie zajmują się całą tą częścią jakby backendową całego naszego procesu. Zespoły klienckie to są zespoły, które będą robiły frontend, będą robiły mobile, tak, iOS-y, Androidy, może Smart TV, ogólnie te powiedzmy endpoint naszego całego systemu. I feature składy, które będą dostarczały feature, na przykład search, na przykład machine learning, na przykład ogólnie backendowe. To są trzy takie jakby grupy tych naszych zespołów. I teraz jedna z najważniejszych informacji tutaj jest to, że będziemy starali się, żeby zespoły infrastrukturalne nie wdrażały kodu pozostałych, tylko tak, czyli będziemy unikali czegoś, co się nazywa handoffs,
czyli wyręczania innych zespołów, tylko będziemy starali się, żeby te nasze zespoły same były odpowiedzialne za swoją usługę od samego początku do samego końca. Zespoły infrastrukturalne będą przygotowywały cały proces do tego, żeby release'y były proste, żeby to był klik, żeby cała ta infrastruktura była jak najbardziej po stronie, żeby tamte zespoły mogły być za to odpowiedzialne. Jakie to ma właściwości? Po co to w ogóle one robią? Chodzi o to, że zespoły, kiedy są odpowiedzialne od samego początku, czyli od wymyślenia usługi, poprzez wdrażanie, build tej usługi i na samym końcu utrzymanie tej usługi, zaczynają produkować dużo lepszej jakości te usługi, a to z kolei powoduje, że zaczynają wystawiać API. I dzięki tym API mogą się kontaktować z pozostałymi usługami. Zresztą, kto słyszał o prawie Conwaya? O, parę osób tylko. Słuchajcie, jest coś takiego, ja nie pamiętam dokładnie roku, w którym on to powiedział, ale był taki pan Conway i on powiedział, że architektura naszych rozwiązań jest bardzo mocno skorelowana ze schematem, ogólnie ze schematem komunikacji w naszej firmie. I teraz, to jest dość dawiłe, ale głównie chodzi o to, że jeżeli będziemy mieli open space'y w naszej organizacji, duże pomieszczenia, duże zespoły, to taka organizacja będzie miała tendencję do tworzenia monolitycznych rozwiązań. W XXI wieku, nie wiem czy zwróciliście uwagę, zaczyna się tworzyć mniejsze zespoły. W skrajnie się mówi, że to jest 6 plus minus 3 osoby, prawda? I te zespoły zaczyna się zamykać w osobnych jakby pomieszczeniach, oni mają ciszę, spokój, mogą sobie w swoim sosie to sobie robić i oni zaczynają wystawiać API i zwróćcie uwagę, nasze usługi, nasze w ogóle systemy, które zaczynają być tworzone, są raczej, jest ten ruch w stronę mikroserwisu. Może jeszcze nie wszystkie, tak? Ale ogólnie już zaczyna się myśleć o modularyzacji naszego oprogramowania, zaczyna się myśleć o wydzielaniu jakichś komponentów, o przejściu w stronę usługową, przejściu w stronę mikrousługową, to już tak jest jeszcze kolejny gdzieś tam krok. I to z kolei powoduje, że będziemy mieli bardzo dużo rozczłonkowanych nowych elementów. Bez dobrze zorganizowanej tej części DevOpsowej bardzo szybko stracimy rachubę, gdzie jesteśmy. Zagubimy się po prostu w samym tym procesie, bo będziemy mieli tysiące nagle jakichś usług. Tak? Z tematem w ogóle mikroserwisów też wiąże się nierozerwalnie temat zarządzania mikrousługami, również tematy związane z resiliency, czyli podnoszeniem tych usług, kiedy one padną, z tym, żeby padnięcie jednej usługi nie warunkowało unieruchomienia całego pozostałej części systemu. Z tym się wiąże zupełnie inne podejście do tworzenia architektury takiego rozwiązania. Tutaj są takie tematy, dzisiaj będzie Mucha będzie miał wykład, akurat z innego tematu, ale to jest spec, który Walego bardzo fajnie specjalizował się właśnie w domain driven design, tak, jednym z tych osób, które tworzyły to rozwiązanie. Na warszawskim WJUG-u chyba miał dwa tygodnie temu, miał wykład właśnie o domain driven design. Ja Was zachęcam, ja wiem, że to jest sala techapowa, ale zachęcam Was, bo bardzo często na WJUG-u są, tak, w warszawskiej grupie użytkowników Java, są fajne wykłady, które nie dotyczą tylko samej technologii Java'owej. I zachęcam Was, rzućcie sobie okiem, zapiszcie się może do newslettera lub coś takiego, bo tam są naprawdę fajne inżynierskie tematy. Okej, i teraz, tak jak Wam mówiłem wcześniej, z tymi tematami DevOpsowymi wiąże się spojrzenie środowiska, w ogóle przygotowanie całej infrastruktury do budowania, do releasowania i tak dalej. Mówiliśmy sobie o Vagrancie. Powiedziałem Wam o tym, że gościowi Vagrant App buduje mu się 12 maszyn. No to w którymś momencie ktoś sobie może zadać pytanie, no dobra, ale po co mu się 12 wirtuale, tak, 12 systemów operacyjnych, które mają swoje schedulery, swoje jądra, po prostu dużo zasobów jest tylko i wyłącznie na to, żeby zwirtualizować. Kolejnym jakby przeskokiem, krokiem jest coś takiego, co się nazywa Docker. Co słyszał o Dockerze? No, tak, czyli mamy to jest rozwinięcie tematu, który był wcześniej, czyli LXC, Linux Containers, Docker, powstał Docker, który zamiast spawnowania 12 maszyn na naszym komputerze, spawnuje Ci user space, przestrzeń procesów, wirtualizują i Ty definiujesz sobie połączenia pomiędzy tym wszystkim. Jest taki pliczek Docker Compose, który mówi Ci, jak sobie te wszystkie połączenia, gdzieś tam informacje, jakie aplikacje, jak sobie stworzyć te wszystkie kontenery,
w bardzo prosty sposób, to jest jeden z tych elementów, żeby nagle nie tworzyć tyle takiej wielkiej ilości maszyn, tak? Bo jak ja zawsze mówię o tym ekosystemie narzędziowym, to nagle się okazuje, dobra, miałem takiego jednego klienta, robię taki consulting z tego, i miałem takiego jednego klienta i tak zacząłem sobie wymieniać, to z 2 lata temu było, ile maszyn jest potrzebne, i nagle ktoś mówi, ty, to jest 30 maszyn już tutaj mam, nie? Trochę nie przesadzasz, jeszcze nie zaczęliśmy kodować, ale już ten. Następnym krokiem jest właśnie pójście w stronę tego całego naszego Dockera. To powoduje, że jesteśmy w stanie wykorzystać nasze zasoby. I teraz, tak jak Wam wcześniej mówiłem, jeżeli będziemy releasować jeżeli będą te release właśnie wykorzystywały na przykład te feature flags, o których mówiłem, o których za sekundkę jeszcze powiem, to nagle nasze release będą mniejsze. No bo tak jak mówię, jeżeli wdrożenie całego funkcjonalności, który był dewelopowany przez cały rok i ostateczne włączenie tego na środowisko produkcyjne dla wszystkich ludzi na świecie, to była tylko jedna linijka, struna false, tak? Czy tam element visible, czy coś takiego tam, coś takiego jest struna false, to jakby ta funkcjonalność nie działała, ile linii miałoby tego? Tak? Czyli wycofanie tej funkcjonalności. Jedną, prawda? Tak samo jedno, po prostu zamiana z tego struna false, tak? W drugą stronę. I teraz dzięki temu twoje release'y stają się bardzo, bardzo proste, łatwe i przede wszystkim takie, okej, wdrażajmy. Nie wyszło, dobra, to wycofujmy. Tak? Git push i tyle. I to jest coś, co powoduje, że te release'y robimy częściej się integrujemy, jest łatwiej cały ten proces zaczyna być dużo bardziej dynamiczny. Jeżeli będziemy robili duże release'y raz na pół roku i tak dalej, swoją drogą. Jeszcze jedna rzecz, bo to bardzo często też ludzie mylą. Kiedyś miałem takiego dyrektor takiej dużej korporacji, bardzo dużej, wszyscy znają jej nazwę, ale w każdym razie gościu do mnie przychodzi i mówi, co pan sobie wyobraża, my będziemy releasować teraz na środowisko produkcyjne, nasz tour, to jest nasza przewaga konkurencyjna, my nie będziemy wdrażać tego co tydzień, tylko to jak już ten, to musi być kampania marketingowa i tak dalej, to nie będziemy tutaj wdrażać co sprint. Dlaczego musimy to od razu na świat wdrażać, tak? Chodzi o integrację, chodzi o to, żeby system był gotowy do tego, żeby można było to wdrożyć. I to jest bardzo ważna informacja, a mianowicie to, że ty jesteś gotowy do tego, że wdrażasz coś i że wdrożenie powinno być tak naprawdę decyzją biznesową. I tak w którymś momencie bardzo fajnie zrobiliśmy u jednego z moich klientów, zresztą bardzo duża korporacja, wszyscy znowu też znali, że deweloperzy przygotowywali cały kod, a product owner miał, akurat tam był babu, miał taki przycisk run plan, tak? Czyli że odpal joba tam tego, jak sobie to klikał, to mu się to wdrażało na środowisku produkcyjnym. W dowolnym momencie, po prostu siadało sobie i przypływie, powiedzmy, chęci, no i zrobię release'a, nie? Klikał i wdrażał się na środowisko produkcyjne. Ten proces był tak prosty. I do tego jeszcze wyciągnęliśmy stronę główną jako osobne repozytorium i w tym repozytorium grafik komitował stronę główną, design i tak dalej. Jakieś tam głównie chodziło o promocję jakichś ofert, które się często zmieniały, tak? Bo nie sam layout strony głównej, tylko właśnie te kilka produktów, które były obecnie promowane, jakieś oferty, coś takiego. Product owner mówi, a to se zrelisuje. Grafik coś zrobił, to se zrelisuje. Kościół nam zapłacił za inną promocję, a to release. I to zupełnie nie miało nic wspólnego z tym, jak deweloperzy dostarczali funkcjonalność. Po prostu w którymś momencie deweloper uznał, dobra, wdrażamy tą funkcjonalność, ta funkcjonalność jest gotowa, przełączył flagę struna false, tak jak w tym szabę dobrodziejstwa i tego wszystkiego, product owner kliknął flagę, release, a wdrażał się na środowisko produkcyjne i wszystko fajnie działało, nikt się nie martwił. Nawet jak coś się skupało, to wtedy robiliśmy flagę na false, release i nie mieliśmy żadnego problemu, tak? To jest ten proces, który jest. I teraz zaczynasz sobie iść, skoro release'y są tak proste i możesz release'ować kiedy chcesz, no ale to też nie z wszystkimi rzeczami, bo na przykład aplikacje aplikacje mobilne mają troszeczkę inny tak, proces na przykład akceptacji przez Apple trwa od tygodnia do 3 tygodni, przez Google troszeczkę szybciej, ale ogólnie zaczynasz sobie ustawiać te biznesowe release'y. I one zaczynają mieć mniej więcej tak zwany stały plan. Czyli na przykład biznes będzie wdrażał przyrosty, które są niezależne od release'ów technicznych, będzie wdrażał przyrosty funkcjonalności na przykład co tydzień, 2 tygodnie, bo oni sobie już gdzieś tam ustalają. To jest tak zwany temat release trainingu.
Jeżeli mamy pociąg, który odjeżdża codziennie, o godzinie tam, codziennie co godzinę, no to jak nie zdążyłeś na pociąg, to pojedziesz następny, nie? Co różnica? No, godzinę później, nie? I nagle biznes zaczyna sobie ustawiać te stałe plany, w których zaczyna sobie powoli dostarczać te funkcjonalności. I teraz pozwala to na wdrażanie funkcjonalności, które były robione przez jakieś zespoły, ale również dostarczanie funkcjonalności, które nie były skończone, prawda? Mówiliśmy sobie o tych feature flagsach. I wtedy oni zaczynają sobie robić plany release'ów, zaczynają sobie planować, a my za pomocą feature flagsów, nie wiem, są one włączone, są one skończone i tak dalej. To jest kolejny skok tak w następną stronę tego całego procesu myślenia na temat wytworzenia naszego programowania. Release nie musi być związany z wdrożeniem na środowisko produkcyjne, w sensie z release to może być tak naprawdę product owner w panelu administracyjnym, jeżeli zrobimy to dynamicznie, w panelu administracyjnym przyłącza sobie jakieś checkboxy, że ten feature jest włączony i tyle. To może być release. To jest taka bardzo fajna i ciekawa rzecz. I teraz, to jest... Kto słyszał o GitFlow? O, super. GitFlow to jest schemat konwencji nazewniczej tworzenia branży. I teraz nie bez przyczyny zacząłem cały nasz wykład od tematów agile'owych, bo to, w jaki sposób będziemy mieli zdekomponowany backlog, czyli rozbity na mniejsze elementy, na epiki, na storyjki, na taski i tak dalej. Ja ze swoimi zespołami, jak pracuję, to robię tak, żeby te taski czy story nie były większe niż 1-2 dni. To się delikatnie... Ta prezentacja jest online, już. No i tam ten echo ma też echo, ona jest Reveal.js, to jest dosłownie ta sama prezentacja, która jest tutaj. I teraz w tym całym naszym procesie, teraz ja robię tak, że te zespoły tworzą, czy product owner, żeby robił te jednodniowe feature'y. Z czym to się wiąże? To się wiąże, bardzo mocno się wpisuje w definicję Martina Follera, aby zespoły, żeby tak przynajmniej raz dziennie wszyscy w zespole komitowali do Trumpa. Czasami jak tam jest jakiś feature, który, jak dzielenie tego, to jest czysta biurokracja, to pozwala na jakieś dwudniowe, tak? Ale powiedzmy, że to jest raczej wyjątek, aniżeli jakaś reguła. I wtedy zaczynamy mieć bardzo dużo małych branży, które gdzieś się zaczynają merge'ować. W konwersji tej GitFlow mamy jeden branch master, który jest 1:1 z produkcją, mamy branch develop, w którym idzie aktywny development i feature branche, które się gdzieś tam merge'ują, tak? Za sekundkę pokażę jeszcze inny slajd. I teraz, te branche się merge'ują i teraz te branche na każde story zaczynamy tworzyć osobnego branche. I w momencie, kiedy on się merge'uje, przez to, że mamy jednodniowe story, oni się merge'ują codziennie. Wpisuje się tu nam bardzo ładnie w ten cały continuous integration, ten całą tą definicję. Po co mamy tak zrobione? Po to, żeby częściej deweloperzy merge'owali się z naszym głównym gałęzią integracyjnym. Po co? Żeby unikali konfliktów. Żeby te konflikty rozwiązywania były łatwiejsze. Żeby nie było żadnych problemów, które są z tym związane. Żeby to wszystko było dużo bardziej dynamiczne i żebyśmy mogli sobie pozwolić na te przełączanie tych wszystkich feature'ów i żeby ten cały proces był aktywny, szybszy, lepszy, mniej podatny na błędy. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Z samym tematem GitFlow, tak, to się wiąże różne konwencje nazewnicze, tak, mamy branch develop i taka jedna ciekawostka. Jak piszecie ID-ka etykietu w branchu, a później jeszcze w commit message, ja sobie zrobiłem taki hook, że jak tworzę sobie brancha, zresztą Jira automatycznie, nie wiem z jakiego systemu kontroli, z jakiego z issue trackera korzystać, ale Jira, jak stworzycie sobie z jakiegoś story, stworzycie sobie brancha, to on automatycznie go nazywa feature/ID-etiketa i opis. Samaryka i Shusa. Dzięki temu ja stworzyłem sobie hooka, że jak pracuję na tym branchu, on wycina mi ID-ka etykietu i w każdym commit message'u wpisuje tego to coś. Po co to? Dzięki temu, oprócz tego, że mamy spięte dwa systemy, to jest ten jeden z tych elementów tego ekosystemu narzędziowego, to jeszcze kiedyś miałem takiego audytor, przyszedł 23 grudnia, nie? 2 lata temu, gościu na dzień przed Wigilią przyszedł i mówił, papiery na stół, wszystko tam będziemy sprawdzać i tak dalej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie? No i pokazuje, słuchaj, wybierz sobie dowolną linijkę w całym kodzie, dowolną w całym systemie i tak dalej, a ja ci powiem, na czyje zlecenie to jest zrobione, po co to jest, jak wyglądała dyskusja, jak wyglądało zlecenie biznesowe, jak wyglądał proces testowania, jakie były wyniki buildów, jakie były wyniki statycznej analizy kodu, jakie wyniki pull requestów, kto opowiadał, jak opowiadał, jakie sugestie zostały zaimplementowane.
wszystko. I mówię, wybierz sobie dowolny epic, dowolny komponent, dowolną funkcjonalność systemu. Ja ci pokażę, która linijka jest za to odpowiedzialna. I w drugą stronę. Wybierz sobie dowolną linijkę w naszym systemie, a ja ci pokażę w drugą stronę. Wszystko co było. I on tak powiedział, to nawet nie widziałem u swoich klientów. Po czym dwa tygodnie później zadzwonił mi, no, takiego klienta, nie chciałbyś tam spalić, mówić na kawę. W każdym razie bardzo fajny ten cały proces, a to niewiele wymaga energii. Dostajemy cały change management, cały release management praktycznie za darmo. Tak? Jak zaczniemy podążać za tymi konwencjami, jak zaczniemy je wykorzystywać, okazuje się, że jest bardzo fajny toolset, jak bardzo fajny ekosystem, bardzo fajnie to ładnie działa. Dzięki takiemu rozszczepieniu na różne branże, tu mamy branżę master, tu mamy hotfixy, które jeszcze inaczej, są tu mamy branż develop, bugfix, featurey, pull requesty, to są wszystko osobne branże, możemy zmieniać to, jakie build, jakie testy chcemy tam wykonywać. Jeżeli ktoś komituje tylko i wyłącznie do swojego branża, do tego bugfixowego czy feature'owego branża i on robi kolejne komity, to nie musimy go przepuszczać przez wszystkie testy integracyjne, testy obciążeniowe i tak dalej. Możemy tylko odpalić unit testem. I on dostaje w ciągu 2 minut informację, czy to, co wprowadził, to skopało mu system, tak? Czy skopało to wszystko, co on zrobił, czy nie. To jest clue tego, kiedy continuous integration się tak naprawdę sprawdza. Jeżeli gościu w ciągu paru minut dostaje. Bardzo często właśnie jak zaczynam pracować, u nas się nie da zrobić continuous integration, bo u nas testy idą 1,5 godziny. Tak, testy idą 1,5 godziny, duże, wszystkie i tak dalej. Trzeba się zastanowić, czy na każdego commita potrzebujemy 1,5 godziny build. Bardzo często potrzebujemy tylko i wyłącznie unit testy i tylko i wyłącznie tego modułu, w którym akurat zrobiliśmy poprawki. Tak? Fajnie jest, jak coś się tam więcej. Kto słyszał o smoke testach? Rękę do góry. Smoke testy to są takie testy najbardziej krytyczne funkcjonalności. Po co mamy testować, czy tam gościu, czy cały system działa, jak strona główna się nie ładuje, jak gościu się nie może zlogować. To są pierwsze rzeczy, które trzeba najpierw przetestować i dać deweloperowi feedback. Dzięki temu ten feedback jest szybki, dzięki temu to w ogóle zaczyna działać ten cały proces. Tak? Ten cały proces continuous integration. A nie, że gościu komituje i 1,5 godziny build i w sumie nawet gościu nie wie, czy on się zbudował, czy nie, bo to leci gdzieś na jakimś serwerze i on nie dostaje powiadomienia, bo już się dawno wypisał, bo było za dużo, nie? Tych powiadomień, albo przekierował sobie do jakiegoś folderu, który się nazywa Jenkins i w sumie tam się coś, tam tylko plus jeden się pojawia co jakiś czas. On i tak robi mark all, tam delete, albo jeżeli zaczynamy historię w skrzynce, to robi mark as read, nie? I to tak mniej więcej wygląda. Wtedy, kiedy za każdym razem, kiedy taki branch chcemy zmerdżować do naszego developa czy do jakiegoś brancha, czyli kończymy pracę nad danym featurem, tworzymy sobie pull requesta i ten pull request najpierw wykonuje wszystkie tutaj statyczne te analizy, o których mówiłem, tak? Czyli to, co jesteśmy w stanie zautomatyzować. I teraz dla każdego commita, który leci do tego brancha naszego tutaj, nie potrzebujemy tego robić. Tak? Dostajemy szybką informację. Nie skupiaj się, nie skupiaj się, nie skupiaj się. Ale gość mówi, dobra, ja skończyłem już tą funkcjonalność i chcę ją zmerdżować, czyli pull request, czy merge request, to się różnie nazywa, tak? To wtedy odpalamy te wszystkie większe, całą naszą artylerię i dajemy gościowi informację, czy to wszystko działa. Na samym końcu dopiero wpuszczamy jakichś ludzi, którzy akceptują ten proces, po tym jak to dopiero przeszło. Na takiej karcie tego pull request dostaje informację. Test, unit testy przeszły, integracyjne przeszły, obciążeniowe przeszły, coś tam przeszło, to się jeszcze robi, za chwilę będzie. Dopiero wtedy wrzucamy 2 deweloperów, którzy przyglądają ci kod i mówią ci, czy wszystko jest ok, czy nie jest ok. I oni wtedy nie tracą czasu na sprawdzanie kodu, który się na przykład nie buduje, albo który nie działa, albo który w prosty automat jest w stanie zobaczyć, że to nie jest ok. Wiem, że to nie widzicie i nawet celowo. Tu są nazwy branży, tu są informacje o tym, czy status branży jest zmerdżowany, czy nie, a tu są informacje o tym, czy jest zbudowany, czy nie. I teraz nagle dostajecie taką kartę tych wszystkich informacji, tych branży, które są, i jesteście w stanie zobaczyć, czy ta funkcjonalność jest zmerdżowana, tak, czy co. I tu już wtedy staż, to jest akurat wynik ze stasza, czy akurat to był staż, teraz to jest Big Data, zmieni nazwę, nie ma znaczenia jakie narzędzie, ale wtedy to się zamienia w narzędzie biznesowe, które ci informuje, czy dana funkcjonalność już jest gotowa do tego, żeby ją uaktywnić i wypuścić na wdrożenie i czy to wszystko już sobie ładnie działa. I ostatnią rzeczą, którą chciałem wam opowiedzieć, jest dokumentacja API. Kto się spotkał z takim toolem, który się nazywa Swagger?
Linka do góry. Okej, nie wszyscy. Swagger to jest takie bardzo fajne narzędzie, które w prosty sposób pozwala Wam na dokumentowanie API. Jeżeli macie już do czegoś pisać testy, to niech to będą testy do publicznych elementów Waszego systemu, czyli głównie Waszego całego API. Dobrą zasadą tworzenia API jest przede wszystkim, żeby ono było wersjonowane. Jak nie zrobicie wersjonowanego API na samym początku, to już zawsze będziecie, będziecie przyczepieni do tego, jak to zrobiliście kiedyś, kiedy Wam się wydawało, że to API będzie elastyczne itd. To tak w głowie, żeby Wam to gdzieś tam zostało, zastanówcie się nad wersjonowaniem API, bo ma to ogromne znaczenie. I teraz następnym krokiem tego całego naszego procesu jest rzucenie całej dokumentacji w taki prosty sposób, żeby nasi deweloperzy mogli sobie te całe API przeglądać, eksperymentować i żeby ten Swagger, który pokazuje takie mamy metody, jakie możemy czasowniki tak wywołać, jakie akcje możemy na tym wywołać, dostajemy informacje, możemy sobie wypróbować przez frontend. I na samym końcu on nam wypluwa jakiegoś kurla, którego możemy sobie z linii poleceń wykonać, sprawdzić, to będzie sobie działał. Jeżeli chodzi o cały tutaj pipeline tego całego procesu, to tak jak Wam pokazałem na takim jednym z pierwszych slajdów, zaczynamy od samego push, później Jenkins bierze kod, zaczyna wykonywać jakieś akcje. Te akcje mają, tam mamy elementy związane ze statyczną analizą kodu, z tymi wszystkimi rzeczami, które Wam pokazałem. Kiedy to wszystko się ładnie zepnie, to to naprawdę pięknie działa, jak taka dobrze naoliwiona maszyna. I to jest wszystko, co chciałem wam dzisiaj. Dziękuję.